Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Kangure KO druga runda. Moi drodzy, zważywszy, że dzisiaj jest poziom bossa, który najprawdopodobniej nie będzie krótki, wpadłem na pewien pomysł. Jeżeli uda nam się zdobyć wymagającą liczbę kryształów, zrobimy sobie pomieszczenie bonusowe plus bossa. Ewentualnie może zróbmy bossa plus pomieszczenie bonusowe, o, w ten sposób. Także myślę, że pierw zaczniemy od bossa, także jaskinia szamana i wydaje mi się, że tu będzie z nim tylko walka. O Jezus, bumerang. Nie! Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Tak, tak. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Buhahahahaha. Naprawdę? Czekajcie, są bumerangi. To nie są łuki. Uuuu! Jak? O Jezus, on jeszcze piorunami napierdziela. Ała! To boli. O kurde. Aha, czyli to... Czekajcie. Jak ma... Ja nie wiem. Kurde. Czy tutaj, ja tu jestem... Nie, tu nie jestem bezpieczny, ale... Czekajcie, bo wy mi pisaliście, że pod którymś jest celowanie. A ja nie mam celowania. Nie. Znaczy, ja się domyślam, że trzeba na pewno te lustra zniszczyć, ale... Coś mi się stało chyba z celowaniem, bo... Ej, ja nie mogę celować. Halo, gdzie ja zrobię? Co ja zrobiłem z celowaniem? Gdzie jest sterowanie? Celowanie mam pod altem. To dlaczego mi nie działa? Czemu mi nie działa, halo? O kurde, pioruny. Ej, to jest dziwne, wiecie co? Bo ja naprawdę, chociażbym się bardzo... Bardzo starał... Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to trzeba zrobić. Sorry. Money, money! Tak, money, money. Kurde. O co tu? Tak to działa. A, widzicie, dobra, to chyba odkryłem pewien myk. Dobra. Chyba już wiem mniej więcej, jak walkę z nim zrobić. Dobra, słuchajcie, to jest do ogarnięcia. Dobra, teraz mu zejdzie bańka. Widzę, że mogę... Dobra, dobra, jest okej. Okay. Słuchajcie, jest naprawdę okej, okay, dobra. Już mniej więcej rozwikłałem, co tu trzeba zrobić, więc ta walka nie jest wcale taka trudna. Tylko kurczę, szkoda, że... Jakby to powiedzieć, wiecie, ała. Nie napisali mi dokładnie, co miałem zrobić. Ale dobra, jest spoko. Widzę, że bumerangi i tak nam się tutaj odnawiają, więc wcale źle nie jest. Ała, dziabnął mnie. Dobra. Padł chyba. Pokonałeś mnie. Nie uda ci się pokonać wszystkich. Uda mi się. Jednego małego świata niczego nie zmienia. Zmienia, zmienia. Nie dam radę. Patrzycie.
jakiś pierścionek po nim został. Czy to będzie jakaś moc na zasadzie, nie wiem, na potęgę posępnego czerepu, czy coś w tym stylu? Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Czyli wydaje mi się, że my teraz tutaj będziemy mieli... Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Mam, niestety. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Lodowej? I tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Dobra, czyli rozumiem, że pociąg to jest takie miejsce, w którym my będziemy podróżować jakby dalej, tak? Tylko teraz tak, tutaj chyba wszystko zdobyliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, ale wydaje mi się też, że to miejsce, w którym jesteśmy, zważywszy, że tutaj są pomieszczenia, które wymagają od nas określonej liczby kryształów, a na pewno nie zdobyliśmy wszystkich, będziemy tutaj na pewno mogli wrócić. Tego jestem pewny. Także słuchajcie, ogarniemy sobie teraz poziom bonusowy. Zobaczymy, co w tym bonusie piszczy i myślę, że zrobimy tak, jak wam już wspominałem. Po prostu jak ogarniemy bossa, to zajmiemy się pomieszczeniami bonusowymi, żeby wiecie, ten odcinek nie trwał jakoś zbyt krótko. Bonus nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca, gotowi, start! Aha. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że ja w ogóle nawet na to... Oj, tu w dół było. Chyba... Udało się. Spróbuję jeszcze raz. To jest tyle? Serio? I to są te bonusowe pomieszczenia, w których będę się skakał na skakance? Naprawdę? Ej, dobra, sorry, ale ja myślałem, że to będzie bardziej rozbudowane, a to... nie. Ale kicha. Troszkę kicha, powiem wam szczerze. Nie wiedziałem. Takie... nijakie. Dobra, poczekajcie, bo ja nie pamiętam, gdzie był ten pociąg. Tu chyba był. Tak, jest. Dobra, i rozumiem, że teraz nie wiem, czy pójdziemy do następnego poziomu. Chyba, aha, czyli jednak to nas ogarnia jako zimową wioskę, czyli kolejny poziom. Kurczę. Ajajajajaj. Za krótkie są te bossy. Ale te poziomy bonusowe, cholera, też nie są jakoś mega fajne. Nie. Anuluj. Mogę anulować? Nie mogę anulować, kurde. Dobra, to wejdźmy do tej zimowej wioski i zobaczmy, co tutaj piszczy w trawie. Czyli to jest, widzę, taki typowy kolejny po prostu poziom. Nic więcej nas tutaj raczej czekać nie będzie. Więc słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. To, tak jak mówię, te odcinki po prostu z bossa i tego poziomu bonusowego będą jako takim bonusem w ciągu dnia. Także dostaniecie taki odcinek później, ale nie będziemy sobie tutaj spoilerować dalej. Ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się w następnym odcinku już w czwartek chyba, w kolejnym retrograniu. Także wam na dzisiaj jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.